Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy From Dust. Wita się z wami Żyżej. Kontynuujemy naszą serię. Nie zapomnijcie o łapce, bo bardzo podoba mi się wasze zaangażowanie pod tą serią. Bijecie naprawdę na łeb, na szyję to, co oczekuję. Jestem bardzo z was zadowolony. Okej, przede wszystkim co my tutaj musimy zrobić? Przede wszystkim musimy znaleźć totem. A gdzie jest totem? O, to jest dobre pytanie. There it is! Tu jest nasz totem. Czyli będziemy musieli zagarnąć sobie tutaj trochę piasku i wykonać to tak, by naszego szamana przepuścić na drugą stronę wyspy, tak żeby on sobie przeszedł po tych pagórkach. Ale oni chyba sobie już przejdą, tak mi się wydaje. Przejdziecie? O tak, przejdziecie, tylko czekajcie, bo was tutaj woda będzie próbowała zaatakować, bo ona się jakoś tutaj wypłukuje, nie wiem dlaczego. Ja nie chcę, żeby moi ludzie nagle tak zginęli sobie od po prostu. Standardowo 500 łapek pod filmem równa się kolejny odcinek. Także to chyba nie ma tutaj większego problemu, żeby was do tego nakłodzić. Widziałem też, że da się jakoś skupić na naszych ludziach. Tylko nie do końca wiem. Może sprawdźmy sobie w sterowaniu, jak grać może. Da się to? Tutaj nie ma tego. Wspomnienia plemienia. Restart mapy, pomoc i opcje. Ustawienia sterowania, może tutaj. Przytrzymaj przycisk, aby obrócić kamerę. Widok w dół, rotacje. Ruchy, podstawowe akcje. Trzecia akcja. Pochwyć materię. Zbliżenia są na F. O, być może chodzi o to właśnie. Tak, o, to jest to, czego szukałem. Zobaczcie, możemy śledzić takiego pamperka, który sobie biegnie. Bo widziałem to właśnie na YouTubie i się zastanawiałem, jak to zrobić, dlatego chciałem wam to pokazać. Ten człowiek potrafi budować wioski, pozyskiwać wiedzę oraz grać muzykę. No, czyli coś, co jednak Polacy w większości potrafią, bo i budują za granicą, grają i w ogóle wszystko, ale to już szkoda gadać. Dobra, niech oni sobie przejmą tą tutaj wioskę, wybudują ją i będziemy musieli za chwilę wysłać kogoś po ten totem. Ten totem, on jest odpowiedzialny za coś, ale zaraz zobaczymy co. Musimy wybudować przynajmniej jedną wioskę, dobra. Odparcie wody. A gdzie tu mnie woda ma atakować? Tu jest jakaś rzecz. O, tutaj... Dobra, będzie trzeba przede wszystkim jakoś tutaj kogoś doprowadzić. Okej, na tej jałowej pustyni roślinność sama nie wyrośnie. Musisz przynieść wodę, żeby palmy mogły rosnąć. No tak, w sumie racja. Wiecie, wybudujemy sobie trochę wody. O. Niech te palmy sobie rosną. Zobaczcie. Tam ktoś jest. Dobra, teraz tak, wyślijmy tutaj kogoś. Ktoś tutaj będzie biegł? Super, doskonale. Teraz tak, musimy trochę wybudować roślinności. Czyli będziemy potrzebowali tej wody odrobinę. Taką maciupinkę. Może nawet nie maciupinkę. Jak tak patrzę, to tutaj trzeba takie dosyć spore jeziorko zrobić. Tylko do jakiego stopnia będziemy musieli to zaabsorbować. Okej, mamy gościa. Co ty tutaj, ziomeczku, chcesz? No, dalej. On teraz pozyska jakieś chyba wspomnienie. Albo coś, nie wiem, cokolwiek. No, coś tam miał. Coś zrobił. Teraz tak, jak to by poprowadzić? Może wokół wyspy? Jakby tak przyciągnąć takie... O, właśnie. Coś w stylu wykorzystania tej wody, bo tutaj mamy w ogóle ten teleport. To będzie przydatne do późniejszego etapu. Wow, tutaj tej wody naprawdę sporo będzie potrzebne. No dobra. W takim razie spróbujemy to jakoś wykorzystać. Tak, żeby to się tutaj zaabsorbowało na wyspie. No wodę oczywiście można później wypompować. Z tym jakiegoś większego problemu nie będzie.
Tutaj żadnych drugich totemów na razie póki co nie... A, tutaj jest drugi totem. Oh, Jesus, a jak tutaj to zrobić, żeby tam coś było? Tam będzie potrzebne trochę piachu, mi się wydaje. Żeby jakoś to rozegrać. Póki co przejmiemy sobie te trzy totemy. Dobra, wody, wody, jeszcze raz wody. Przyjmiemy sobie ten totem kolejny, to nam zajmie kolejne tereny na wyspie. Tak, tutaj palmy sobie ewidentnie rosną. I o to chodzi, i o to chodzi, bo chcę, żeby tutaj mi pamperki posiliły się roślinnością, bo później też zwierzęta dzięki temu rosną. To jest to dobre. Okej, ludzie nie mogą przejść przez tę roślinność. Przez co? Przez te krzaczki? Nie gadajcie, no to zaraz usypiemy im tak, że będą mogli przejść. Słuchając się w szum drzew i traw, szaman wyłapuje głos starożytnych. Posadziłeś palmy na połowie obszaru, odblokowując nową opowieść ze wspomnień plemienia. Kontynuuj rozmnażanie roślinności. No ja myślę, że oni przejdą sobie tutaj spokojnie przez to. Nie gadajcie, że nie przejdziecie, no. Kurde. Czasem logika tych pamperków jest zastanawiająca. Ale póki co dojdą do tego, do tego totemu i przejmą go. 4-5 to będzie ok. Czyli tak, to co mieliśmy zrobić, wykonaliśmy. Co się dzieje? Gdzie tu się ludzie drą? Nie wiem, co się właśnie wydarzyło i trochę mnie to zastanawiało. Okej, tutaj kolejna wioska będzie wybudowana. Może niech sobie tutaj przebiegnie szaman. Co się dzieje, że za 50 sekund... Ej, szaman, ty weź się streszczaj, bo ja widzę, tutaj problem się dzieje. Bo za 47 sekund będzie nam chyba potrzebne żerowanie wody. Albo coś. Nadciąga coś złego. Ja to już czuję tutaj, przyjaciele. Ja to już czuję. I za chwilę też do tej wyspy będzie trzeba. Tylko czy ten szaman zdąży? Teraz to jest taka pseudo walka z czasem. O, i ja się skupiłem mocno na tym, żeby zająć się roślinnością, żeby to się tylko nie skupiło teraz przeciwko mnie. Ale dobra, jak będzie umiejętność odparcia wody, to przynajmniej na jednej wiosce przetrwamy. Ale z drugą wioską... Trudno, przyjaciele. No będziecie musieli umrzeć. Kto... Tak to już jest w tym życiu, że albo się żyje, albo się umiera. Szaman, ty walczysz z czasem, kurwa. Masz 5 sekund na wyczarowanie tego, żeby ta wioska przeżyła. Uda ci się? Tutaj jakoś woda się powiększa, czy tylko mi się wydaje? Nie, dobra, oni tutaj już wyczarowali sobie, także spoko. Dobra, ja teraz może skupię się na tym, żeby tutaj jakoś doprowadzić teraz ludzi. Oni niech sobie tam czarują. To jakoś to da się obejść szybkim etapem. Trzecia wioska będzie przejęta. To jest dosyć, widzę, prosta mapa. Mamy umiejętność przejęcia i odparcia wody. Roślinności też nie były jakimś większym problemem, żeby je skupić na sobie. Tam w ogóle ktoś biegnie. Co ty, ziomek, robisz tutaj? Ta kobieta potrafi budować wioski i pozyskiwać wiedzę. Super, ale co ty tutaj robisz? Którędy ty biegniesz? Trochę dziwnym etapem teraz to nastąpiło, bo dosyć dziwną drogą oni biegną. Ale dobra. Okej, tutaj szaman teraz będzie znowu grał na muzyczce. Będzie uga buga ta la la la. Ale oni to sobie przejmą. No i teraz tutaj 5 i będziemy mogli otworzyć teleport. To ja już się tym teleportem może zajmę nawet. Gdzie mają pomocy? Co się wydarzyło, że nie możecie przejść? No nie gadajcie mi, że macie... Co, za mały podjazd wam zrobiłem? Wio do góry. A nie się lenicie. No i to mi się podoba. Od razu kilku pamperków sobie leci.
Dobra, odparowani. Ej, w ogóle co tu się dzieje? A, ja rozumiem. Bo tutaj zalewa te tereny. Okej, czyli... Bo widzicie, pamiętacie jak tutaj w ogóle nie było tej wody? Nagle teraz jej się z dupy zrobiło wiele. O kurwa. No robi się nieciekawie. Te odparowanie... O właśnie, teraz będziemy mogli odblokować teleport. Moc odparowania, usunięcie wody z mapy na pewien czas. Aktywując tę moc, wciśnij dwójkę. Nowa moc odparowania pozwoli ci stopniowo odparowywać wodę z obszaru, obniżając jej poziom. O, i to mi się... Cały obszar jest pokryty palmami, odkryłeś nową opowieść ze wspomnień. Palmy przeczesują, Boże, jakie trudne słowo, ziemię swoimi korzeniami, drzewa szemrzą z wiatrem, trawami. Nasz szaman usłyszał w nich głos starożytnych. Dobrze. I o to chodzi. Teraz tak. Stopniowo to się będzie odparowywało i ja mam teraz tak. Tutaj doprowadzić ludzi. Tylko którędy oni mi teraz pobiegną? Oni pobiegną przez te tereny, które nie mają wody. W sumie dobrze. O to chodzi. Teraz tak, wy tu będziecie biegli. Za chwilę będziecie krzyczeć, że nie możecie podejść zapewne pod ten teren. Ja wam tutaj to jakoś zrobię. Że będziecie mogli podejść i nie będziecie mi tu narzekać, że nie dacie rady. Byle szybko, bo tam woda zaraz się zbierze i już nie będzie tak pięknie kolorowo. 5 pamperków jest potrzebnych. O, dzisiaj szybka mapka w sumie widzę. O, to nie tak źle. To nie tak źle, przyjaciele. Strasznie to jest przyjemny tytuł. Jeżeli naprawdę chcecie w to zagrać, to ja wam cholernie polecam. Ja nie polecałem ogólnie chyba tytułów takich niereflinkowych. Oh Jesus, nie! Moi ludzie! God damn it. No i stało się. No i stało się. Nie uratowałem ich. Ukradziono mi ludzi z wioski. Cholera. A było ich wysłać wcześniej. No. I stało się, dobra. Teraz tak. Czy to się da jakoś naprawić? Może się da. Jak tam wybudujemy taką trasę. Taką swoistą autostradę dla was, przyjaciele. Tam opokradniemy trochę tego piachu. Ten wodospad, mam nadzieję, że tam jakoś nie będzie w znaczącym stopniu przeszkadzał. Ej, tu są zwierzęta! Co to jest? Kurwa, tego nie było. Ocie Fiodor, przyjaciele. Dobra, aktywujmy to. Teraz tak, stopniowo nam woda odparuje z terenu i tutaj przyjdą teraz ludzie. Czyli stanie się to, co chcę, czyli po prostu przejście dalej na mapie i tyle. Ej, ale tych... Kurwa, co to są za robactwa? Nie, ja pierdzielę, tego nie było. Ale teren naprawdę 100% pokryty roślinnością. To jest coś, co mi się podoba. Wodne drzewa pochłaniają wodę. Reagują na ciepło przez natychmiastowe wypuszczenie zgromadzonej wody. Wow. Dobra, doszliście już tutaj? Bo będziemy zaraz czarować i przechodzimy. Jest, gotowe. Gotowe, gotowe, gotowe. W takim razie mapa wykonana. I chyba w bardzo dobrym stopniu, bo 100% roślinności i tak dalej to całkiem niezły wynik, mi się wydaje. Bo tak to robiliśmy po 50%, tam ponad 50%, ale do 100% nawet się nie zbliżaliśmy, to także ten element dobrze wykonaliśmy. Ale podoba mi się te ich, kurde, te fryzurki. Sam bym taką chyba chciał mieć, wiecie? A może nie w masce chodzić, bo to by było trochę bezsensowne. Aczkolwiek takie coś tam mieć. Błędy ognie. Okej, jak widzicie, nasz teren się pali, ale co będzie wynikało z tego, dowiecie się w kolejnym odcinku. Tymczasem ja wam serdecznie, moi drodzy, dziękuję. Zapraszam was oczywiście na mojego Facebooka, facebook.com/DJPalosite, Instagrama, to wszystko na was czeka. Komentował Żyżej jak zawsze, trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka.
Pa, pa.